listopada odbędzie się w Jaworze pierwszy charytatywny maraton zumby pod hasłem Zumba dla Tomka Gawrona. Tomek ma 14 lat i potrzebuje pilnej operacji serca. Maraton odbędzie się w auli PCKZ-u w Jaworze przy ulicy Dworcowej. Rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa 3 godziny. Następnie około godziny 20 rozpocznie się licytacja przedmiotów przekazanych przez sponsorów. Licytacja będzie otwarta, wstęp na nią będzie wolny. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc Tomkowi nie tylko przez taniec, ale również poprzez licytację. Udział w maratonie potwierdziło 8 instruktorów z całej Polski, w tym najmłodsza instruktorka zumby w Polsce, 15-letnia Paula Florczak z Wałbrzycha. Organizatorem maratonu jest Społeczny Komitet Pomoc dla Tomka Gawrona. Patronat honorowy nad maratonem objął pan Stanisław Laskowski, starosta jaworski. Aby wziąć udział w maratonie, należy wpłacić kwotę przynajmniej 30 zł na konto Tomka w Fundacji Cor Infantis. Bilety będą rozdawane przez organizatorów po okazaniu przelewu. Z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość miejsc na auli, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału i wpisywanie się na listy. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu rodziców Tomka, w imieniu Tomka i organizatorów na pierwszy kolorowy, uśmiechnięty i pełen energii charytatywny maraton zumby w Jaworze Zumba dla Tomka. Serdecznie zapraszamy Państwa 8 listopada na pierwszy uśmiechnięty, kolorowy i pełen energii charytatywny maraton zumby Pomoc dla Tomka Gawrona. Dla Tomka!